No, dawno nas tutaj nie było, bym wręcz powiedział, więc najwyższy czas, abym tutaj wrócił do naszego miasta, czyli... Witam was tutaj, cześć czem znasz, zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Skisna z PlayStation 4 Campus. Także tak, i teraz tak, muszę sobie przestawić dźwięk, bo jak widać, ewidentnie musiałem... O, dobra. No, miałem głośniki inaczej poustawione. No, tak czy siak, jak widzimy nasze miasto, kampus tak wygląda. Oczywiście to nie jest tylko tutaj, jeszcze mamy tutaj dzielnicę. O, też bardzo. Tu jest okrągła, okrągła została prawie że w 100% skończona, bym powiedział. No i tak, w dzisiejszym odcinku nie będziemy się zajmować tymi wyspami, a zajmiemy się tą częścią. Czyli w dzisiejszym odcinku mamy dwie rzeczy, które chciałem zrobić. Po pierwsze, może rozpocząć nasze tutaj turystykę na dole. Zobaczymy, jak to będzie szło. I po drugie, najważniejsze, zrobić tą dzielnicę. Bo ta dzielnica już naprawdę zbyt długo czeka na wybudowanie. Oczywiście, chyba wszyscy wiedzą, o co mi tu chodzi, jeżeli oglądają mnie dłużej. Tu jest dzielnica z przystankiem Pestki. No i tutaj po prostu brakuje. Tu ostatnio robiliśmy te zjazdy wszystkie. Nie wiem. Ostatnio to było, ale to było jakieś już długie ostatnio, bym powiedział. No i tu jest multum nowych przystanków, zjazdów, przejazdów i w ogóle. I to wszystko po prostu czeka. Od naprawdę długiego okresu czasu to wszystko czeka na powstanie wszystkiego. Tak, tu są nasze tramwaje. Tu w ogóle chyba jest dosyć dużo tramwajów, które zawracają na tej linii. Czekajcie, zobaczmy. Tak, mamy tutaj dwa tramwaje, które jeden to jedzie skąd? Jeden jedzie przez most i to jest ten pomarańczowy. Pomarańczowy jedzie gdzieś daleko. A, pomarańczowy to jest ta linia, która jedzie tutaj do przemysłu, do biur w sensie. Dobra, okej. I druga linia to jest ten taki zielony. On jedzie pewnie sobie tutaj. Tak, i najprawdopodobniej na pętli zawraca. Tak, to jedzie na pętlę. Okej, dobra. To są na pętlach właśnie nie było przybudowywane, bo jest taka jakby trochę jeszcze większa. No dobrze, to się akurat działo w ostatnich odcinkach. No i tak, coś czego na pewno brakuje nam tutaj, i to od razu wszyscy raczej powiedzą, to jest to, że owszem, mamy tutaj ładną pętlę i ogólnie to jest całkiem nieźle to zrobione, no poza tym kampusem, który się rozbudowuje, jak rozbudowuje bardzo szybko. No to jest tak, połączenie z drugą częścią tutaj to jest albo kolej linowa, tutaj mamy dwa tej transporty takie, albo autostrada. No i my w dzisiejszym odcinku jeszcze dodamy nową opcję, tu chyba jeszcze helikoptery są, tak? Helikoptery skądś lecą, nie wiem czy tu jest lądowisko dla helikopterów, czy w sumie skąd lecą te helikoptery? Tak, tu jest lądowisko, a stacja do wystartowania helikopterów jest ła. No to trochę sobie lecą do tej pracy te helikoptery. No, chodzi mi o to, że ta pętla mi się na przykład bardzo nie podoba i prawdopodobnie ona zostanie stąd całkowicie wyeliminowana. No jest taka trochę, bym powiedział, w powietrzu. No. I możliwe, że po prostu zrobimy jakiś tutaj przejazd na drugą stronę. Ale to nie jest na razie ważne. Ważna jest ta dzielnica. Timelapse'a, bo w ten sposób najlepiej uda mi się tutaj jako tako dozeznać z tym miastem, bo mnie tu dawno nie było. Mamy 2060 rok, jest 18 grudnia, jeżeli dobrze miewam. No, raczej na pewno. I lecimy dalej. A, no i ten zjazd. Mamy oczywiście na myśli ten. No, trzeba by było coś z nim zrobić, bo on też tak wygląda sobie. Tak sobie, a byłoby dobrze, żeby wyglądał idealnie, jak na moje miasto. Także lecimy. A, no tu jeszcze jest jeden tunel. Ajajaj, tutaj się tego będzie trochę działo. Thank you.
Ja to lubię naprawdę robić te długie timelapsy. Oczywiście minęła już godzinka, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że mamy nowy przystanek Pestki. I stoją w korku, ale ludzie korzystają z niego. To jest najważniejsze. Jak widzimy, w tym bambaju jest 5 osób, w tym jest 0, ale one jedzą na tej samej linii, dlatego jest tutaj trochę mniej. Natomiast z tego też chyba, z tego co kojarzę, że tak, korzystają ludzie. To bardzo dobrze. Nowa linia bambajowa, co się bambajowa, nowa aleja została tutaj powstała. I nasze tutaj te całe pociągi zostały tak przebudowane, że teraz tutaj są wiadukty, nie ma tego tunelu całego. Puściłem to całe prosto, no i tutaj oczywiście te aleje nie będzie się nigdzie dalej ciągnąć. Żeby mieć w sumie pewność tego, możemy zrobić nawet coś takiego. No. I to dosyć dobre jest tutaj połączenie. Przesunąłem leciutko stację metra, bo tutaj, jest teraz tutaj. I z tej stacji metra o wiele więcej osób korzysta niż wcześniej, bo stwierdziłem, że tutaj i tak są te autobusy, to im wystarczą w zupełności. Autobusy tej linii, no musiałem trochę powiększyć. Powiększyć mam na myśli to, że przedłużyłem im linię. Jedną jeszcze tutaj, tutaj i do pętli tutaj. To jest taka bardzo ciekawa pętla. Swoją ciekawe, czy ludzie czekają na ten autobus. Zobaczmy. 6 osób w autobusie, 8 osób wsiadło. No dobra, to jednak czekają. No to jeżeli czekają, to dobrze. I nawet na tych przystankach, tych takich tutaj, tak, korzystają. No dobrze, to bardzo dobrze, że korzystają. I druga rzecz, postawiłem tutaj węzeł pociągi metro, jest 308, 400 osób z niego korzysta, wow. Ciekawe, ciekawe. Po pierwsze pociągi. Pociągi mają teraz tutaj stację na górze i później zjeżdżają w dół i... W sensie... If not, of course. Ja nie mogę. Dobra, to za chwilę przebuduję. Wiedziałem, że to się kiedyś stanie, bo zrobiłem zbyt blisko dwa skrzyżowania. Będę musiał zrobić to jedno skrzyżowanie. O, i korzystałem z tego toru, świetnie. Gdzieś tutaj. Chyba niestety w drugą stronę. No dobra, zobaczymy. Tak czy siak. Druga część to jest węzeł pociągi metro, tak jak mówiłem. I tu jest metro, właśnie stąd wyjeżdża. Tu ma stację i prawdopodobnie jest multum osób przesiadających się z jednej części na drugą część. I tutaj w przyszłości mam już zrobione i wiadukty kolejowe, i jest aleja, którą właśnie tutaj sobie przyciągnęliśmy. Czy tu są światła? Nie ma światła, okej. I aleja się tutaj ciągnie, tutaj się łączy. Nasze autobusy tutaj też w nią wjeżdżają. Zrobiłem nowy zjazd, z tego chyba ludzie polubili go. No. Co prawda ja nie lubię tego. No ale przeżyję chyba już na razie. Chyba na razie to mogę nawet przeżyć. Tylko jedną rzecz trzeba byłoby zrobić, jak już mam to przeżyć, że oni robią tutaj takie, no, arcy niesensowne rzeczy i bezsensowne i w ogóle bezmózgie i tak dalej, to może ja bym tutaj zrobił po prostu specjalną drogę do tego. A, nie, chyba to nie wyjdzie. Czekaj. Dobra, może to być w ten sposób, już niech będzie. No, ale mają pasek do tutaj teraz zmieniania pasów po kolei, więc sobie mogą tu wyjrzeć. Tutaj są zjazdy, wjazdy i tu oczywiście jest całkiem niezła droga. To tak, to tu mogę sobie ulepszyć tą drogę do tych trzech pasów odtąd. To będzie dla nich nawet lepiej, czy dla nich, no, dla tej całej drogi. I tutaj nawet już nie trzeba nic. To dzięki temu będą mogli swobodnie tutaj sobie zjechać na to. To nawet nie będzie źle. No i tak, tu jest jeden tunel, ciekawostka. Tunel, który łączy się z drugą częścią i puściłem nową linię autobusową, która po prostu... Ona nie jest jakoś bardzo ważna, tylko jest taki łącznik. Jedzie od tej, proszę bardzo, promów z przystankiem obok naszej stacji kolejowej, przejeżdża do tej stacji kolejowej i jedzie sobie tutaj na górę. Stwierdziłem, że może być coś takiego tutaj po prostu ważnego, żeby było jakieś połączenie w tą stronę. I chyba tyle, tak, z tych rzeczy. No tutaj tramwaje, tak jak mówiłem, no to chyba tyle z tej dzielnicy. A, no i tu jeszcze jedna linia autobusowa jedzie z tym zawiasem. To też bardzo ciekawe i tutaj zrobiłem zjazdy, żeby to się połączyło. Także tak, nowa dzielnica, całkiem nieźle. Tu też, żeby nie było, jest dojście do Pestki. Musiałem zrobić oczywiście tutaj dojście do Pestki, bo to jest najważniejsza rzecz. Pestka to jest... Ja nawet nie wyobrażam sobie, jak to miasto musiało wyglądać bez Pestki. Wow, zobaczcie, ile ich tutaj idzie. Ciekawe, gdzie oni idą. Czy oni naprawdę, większość z nich idzie na drugi przystanek, czy oni idą do tych rejonów handlowych? Do tych rejonów handlowych i chyba do naszej linii, tej kolei linowej. Tak, bo z niej też bardzo dużo ludzi korzysta. To dobrze, że tak tutaj to jest wykorzystane. Tak, tu mamy naszą ulicę, która jest też bardzo niewykorzystana z kolei.
No i to chyba tyle. Dobrze, co w dzisiejszym odcinku jeszcze zrobimy? Bo dla mnie to jest parę minut, dla Was pewnie parę sekund odcinka. Także tak, o ile popyt nas już w dzisiejszym odcinku w teorii przynajmniej nie interesuje, to po pierwsze, wizualnie na nasze miasto wiele tutaj lepiej to wygląda, bo jest to podłączone. W ogóle, czy ja tutaj tą dzielnicę? A, my nie mamy w ogóle tutaj dzielnic. My tu ogólnie zbytnio nie mamy dzielnic. Okej, dobra, może być. Ciekawe, czy jak ja tutaj zrobię tą strefę, to czy jakieś nam budynki będą znikać. Jakie są przepisy tutaj? Niby żadnych nie ma przepisów specjalnych, ale sprawdźmy. Na pewno jest zaawansowane budownictwo mieszkalne. Nie ma zaawansowanego budownictwa. No to zmienimy, żeby było. A to o wiele lepsze jest. To się będą tutaj powoli budynki przestawiać. Mam nadzieję, że powoli przynajmniej. No bo tak jak parę budynków tutaj zniknęło stąd. I tak, i tutaj na razie, to jest głównie na razie jeszcze jest świeża dzielnica. Tak, tu się zastanawiam, czemu tutaj nic mi się nie buduje. Nie to, tylko to. A, bo to jest handel i handel aktualnie nie chce się budować. No dobrze, zapomniałem powiedzieć, tutaj jest linia metra, tutaj jest przygotowana na w przyszłości połączenie z tą częścią. Tutaj jeszcze tutaj po prostu nie ma. I tym dzisiaj się nie zajmiemy, mówiłem jeszcze o rejonach handlowych, o których myślę, ale najpierw zobaczymy, jak wygląda sytuacja na lotnisku, bo widzę, że jest całkiem gęsto. Mamy tutaj, no, sytuacja pandemiczna, bo jest mało osób w samolotach, chociaż nie, ten jest dosyć pełen. Ale ewidentnie korzystają z jednego pasa startowego. Niestety, co minus. A nie, oni robią drift. Czyli nie korzystają z jednego pasa startowego, tylko robią drift. Okej, dobra. Ale widzę, że dużo osób z niego korzysta. Jak tam wykorzystać. Ojojoj, ojojoj, ojoj. Pestka chyba jest zapełniona. Że tak to bym powiedział. Pewnie nie wiedzą o tym, że tutaj jest taki bambaj na dole. No na pewno. A, bo druga linia. Tutaj jest ten nasz wspaniały węzeł. Ona w ogóle tutaj skręca do naszego kampusu. No tak. Mogłem się tego spodziewać. Dobra, to tak. Z helikopterów też dosyć dużo osób korzysta. To trochę zwiększmy to do tych 250%. No niestety, tak. Tutaj z tych helikopterów też jest jedna z ulubionych części. I pociągi. Pociągi, które są tutaj. Chyba jedną z najciekawszych rzeczy, jaką mamy w ogóle, bo tak, oczywiście są tutaj dwie stacje metra. No i to nawet nie muszę nic komentować. Natomiast te pociągi to ja nigdy nie pamiętam, jak one stąd jadą. Więc poczekajcie. One jadą. A, to jest pociągi stąd. One tutaj po prostu wjeżdżają. Dobra, no dobra, to już zrozumiałem. Okej, jest to jakiś lekki popyt już na mieszkania, czyli ewidentnie nasze miasto chce się rozwijać. Mamy 113 tysięcy osób. I tu dalej komunikacji nie ma. W sensie tak, tu jest jeszcze jeden bambaj. Który jest nawet całkiem źle zapomniany. I tu mamy nasze autobusy, które też mają chyba tu przystanki. Zaraz zobaczę w sumie. Czy ja tutaj naprawdę wprowadziłem autobusy? Tak, okej. Okej, czyli tu jeszcze są autobusy i tu jest jeszcze jakaś. No to tutaj widzę, że jest naprawdę full wypas. Normalnie bym się zajął tym rejonem, bo on jest. No widzimy jaki on jest. I tu jeździ pestka. A ja lubię, żeby nasza pestka wyglądała no lepiej niż wygląda aktualnie. Tak, bo tu w ogóle są dwie linie. A, bo jedna jedzie sobie, wjeżdża na normalną trasę później. I gdzieś tutaj, to jest to brązowa chyba, tak? Tak, brązowa linia tutaj też jakieś tam ma ciekawe jeszcze trasy. No dobra, no to tak. Ta dzielnica potrzebuje zakończenia. To nie na dzisiaj. Tu jest przebudowa całej tej dzielnicy, włącznie tutaj z autostradą. W sensie autostrada jest dobrze zrobiona, ale tutaj to wszystko potrzebuje też organizacji. Tu jest przyszła dzielnica mieszkalna. Tutaj też są nowe dzielnice. Mieszkalno inne, tu handel do rozbudowy, turystyka. Te dątko chciałbym koniecznie zostawić, bo ono bardzo ładnie wygląda. To jest tymczasowe dątko. O, dobra, to już szkolne się skończy. Dobrze, zobaczmy, czy gdzieś wbiliśmy nowy poziom. Popularny tutaj był. Okej, tu był nieznany i jest nieznany. A tu jest renomowany i jest renomowany. Dobra, to tak, zobaczmy kampus, który jest. Chyba jedną z największych podażek, jaką mamy w ogóle na terenie tego wszystkiego. I drugi kampus, który no niestety ostatnio też zbytnio się nie chce upgrade'ować. Brakuje mu studentów. I to ostatnio cały czas brakuje wszystkim studentów. Może dlatego, że tutaj nie jest to zrobione w postaci tego, co byśmy tu chcieli zrobić, czyli przyszłość to miało być drzewka, ale to też nie na dzisiaj. Dobrze, zaczniemy sobie robić tutaj nasz falochron, tą część dzielnicy chyba.
No bo nie widzę ewidentnie żadnej innej ciekawszej. A nie, dobra, to jeszcze kawałek tutaj tej dzielnicy. Tak, bo w to miasto niestety, w sensie w to miasto, no to miasto w sumie, gram niestety tak rzadko, że jak już włączam, to ja muszę chwilę. Co ja tu ostatnio robiłem? No i niestety właśnie takie są skutki tego, że jak widzimy, ja faktycznie muszę chwilę pomyśleć. No bo to tak, tu sobie zrobimy rondko. Zaraz je zrobimy, to zobaczycie jakie. Ja miałem jeszcze coś naprawić, to też pamiętam. Chyba tak, pociągi, dobra. To najpierw zacznę od pociągów i tam to zrobimy. Dobrze, no i mamy to zrobione i teraz zerknijmy, zróbmy właściwie pozostałą część. No tak, pyczek, to jest z tym, dobra, z tym jest dobrze. Zrobimy damy pociągi w międzyczasie. Nie wiem, czy wam pokazałem w ogóle to, ale zrobimy. No tak, zróbmy sobie tutaj jeszcze drugą rzecz, czyli naszą drugą nową linię bambajową. Tak, dobrze słyszycie, zamierzam w końcu, no po długim czasie zrobić coś tutaj nowego. No bo ten wiadukt, wiem, że on głównie dlatego jest tutaj powstawiony, ponieważ tutaj jest, no widzimy co tutaj jest, ale stwierdziłem, że może byłoby dobrze, żeby tutaj też coś nowego zrobić, zwłaszcza, że tutaj jest prosta linia bambajowa cały czas. No i tak, zrobimy sobie tutaj taką nową, krótką linię, ona będzie dwukierunkowa, więc tu trzeba zmienić to koniecznie, bo tu wszystko było jednokierunkowe akurat. Tu będzie zjazd do tej dzielnicy. I tutaj jakoś bym chciał sobie zrobić pętlę. Tak, tutaj. Czemu tutaj? Ponieważ obok mamy no coś takiego. I w sumie jakbym może zamiast tego parku tutaj to wstawił, to nie byłoby aż tak źle. Bo ile tutaj parki, to chyba ich mają nawet zbyt dużo. Zobaczmy, czy 6 osób to mało. Dobra, no to tu sobie zrobimy taki park. Parczuś. Jak zwał, tak zwał. I teraz tylko jakoś trzeba by go tutaj wmontować. To jest ta cięższa część, bym powiedział. No mam. Żeby to ładnie weszło. Czekaj, czy to jest. No to już. Bo wiecie, się zastanawiałem, czy to jest jakaś część budynku parku, czy to nie jest budynek. W sensie ja wiem, że takich budynków nie ma, ale. Ale nigdy nie wiecie, tak? Czasami mogą się pojawić jakieś różne rzeczy. Po prostu wolałem nie usunąć czegoś. To tak, tu sobie zrobimy pętelkę. Na powiedzmy. I tutaj widzę, żeby mi to ładnie weszło, ale nie. O, ale tak, świetnie. Teraz pytanie tylko, czy ulica nam wejdzie. Teraz pytanie tylko, czy na. Wow. Dobra, dawa dla tego pana. Gdzie są moje brawa? Naprawdę nie sądzimy, że coś takiego mi się tutaj uda wcisnąć. Bo Skylinesy na coś takiego bardzo rzadko pozwalają. Po prostu nie powtarzają. Nie pozwalają. Nie wiem, jakim cudem to się wydarzyło. No, tak to możemy opisać. Dobrze, no i mamy tutaj taką mini pętelkę zamiast jednego parku. No to jest, bym powiedział, że sukces. No dobrze, no i pytanie teraz tylko. W ogóle, czy ten park przypadkiem nie jest w 100% otwarty? Tak, on tu dalej jest otwarty. To czemu ja tu zrobiłem dwie bramki? Czy on jest w ogóle bezpłatny? Nie. Kosztuje do niego wejście. Ja nie z niego korzystałem z tych wejść? Okej. Ale on właściwie jest darmowy, no bo tutaj nie mogę przecież. Tak. No bo to jest tylko taki pic na wodę właściwie, że to jest płatny park. Okej, dobrze, to tak, zróbmy sobie tutaj dalszą tą część. No i tak, z tego co widzę, ja tu mam pokręcone przystanki. No niestety. No niestety, tak, tu przystanki są pokręcone i ja pamiętam, że nawet problem z ich poukładaniem sensownie, bo są zbyt blisko siebie skrzyżowania. I musiałbym prawdopodobnie. Gdzie tu jest kolejny przystanek? A, no ma. Nieźle to porozkładać wszystko, żeby tutaj to poukładać sensownie. W takim razie nie będę robić sensownie. Aż ty.
Już myślałem, że mi się usunęła całkowicie ta linia. Lecimy stąd i tu będą jakoś te przystanki poukładane. Z naciskiem na jakość, bo też nie chcę ich zbyt blisko stawiać, a w odległości po dwie kredki od każdego to przy moich tutaj tych dzielnicach to już wychodzi właściwie całość. W sensie, że już przelecieliśmy całą dzielnicę, o tym chodzi oczywiście. Dobra, tutaj przystanek, tutaj musi być taki przed. Chociaż... No dobra, niech już będzie tam przed, to jest dosyć długi dystans pomiędzy przystankami. A, bo tutaj są tak częściej te przystanki poustawione, okej. No tak, są tutaj tak częściej poustawione, czyli co drugi właściwie, no to mogę sobie tutaj pozwolić na coś takiego. Tutaj. No i tutaj jest kolejny przystanek, więc to będzie na tyle. Tak, taka krótka linia, zobaczymy, czy ktoś będzie w ogóle nią zainteresowany. Możliwe, że będzie to po prostu linia Z. Ale zobaczmy, jest już 15 osób zainteresowanych. Tutaj. Pewnie chodzi głównie o przejazd tutaj. No dobra, to będziemy sobie patrzeć. Jeśli nie zapomnę, to zadykniemy jeszcze na koniec odcinka. Zadyknąć, jak to wygląda. Dobrze, zobaczmy, jak tam system edukacji naszym. A, właśnie, system edukacji. Miałem postawić im tutaj gdzieś bibliotekę. To wydaje się na miejsce. Bibliotekę. Okej, ogólnie, no czasami się zdarzają. Dobra, szkoły społeczne. Jest pojemność dużo większa niż normalnie. To bardzo dobrze. Dalej, średnie też i studia też są na high quality. No, mamy po prostu dwa kampusy, a dwa kampusy to wiecie, to jest po prostu wielkie. Dobrze, jeszcze jedna rzecz w dzisiejszym odcinku zrobimy, to jest uporządkowanie tego. Znaczy, tu już i tak jest, bym powiedział, level wyżej niż to, co było kiedyś, ale... Dobrze, może nie będę usuwać już ulic przy przystankach promowych, chociaż dobrze wiemy, że aktualnie to jest... To jest to moda, zwłaszcza w moich seriach. Chociaż w sumie gdybym nie zadeknął... Czyli ja gdzieś nie miałem przystanku promowego, który mnie tak wiecie, tak w środku ścinał, w sensie tak, to byłoby trudno usunąć. Chociaż nie, no dobra, no to bym usunął, jakbym chciał. Ale tak, czy jest jakiś taki przystanek promowy, który mnie... Tak, to są te przystanki, bo zobaczcie na te ścieżki rowerowe, no po prostu. Oj, no dobra. Byłoby miło, gdyby... to zmienił jakoś. Dobra, napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem zmień przystanki promowe na rowerowe, to ja będę wiedzieć, co zrobić w kolejnym odcinku po prostu. Bo dzisiaj mi się już tego nie chce zrobić. Ale to trzeba koniecznie zrobić, więc to napiszcie mi w komentarzach. A jestem przekonany, że jedna tam osoba na pewno zawsze odpisuje na te komentarze właśnie. Więc bardzo dziękuję za takie pomoce. Dobrze, no to tak, ja tu muszę teraz poprzestawiać, to jeszcze jeden krótki ten napsik. Mam godzinę, wow, 20 dochodzi. No to nie, to już muszę będzie. To ostatnią rzecz na dzisiejszy część. Kończymy dzisiejszy odcinek. Trochę się tu podziało. Ja jeszcze tutaj dopieściłem trochę tą dzielnicę pomiędzy timelapsami ostatnimi. Po pierwsze dodałem trochę tutaj drzewek. No i tak to wygląda. Tak, ludzie bardzo lubią nasze stacje nowe. Oj, chyba nawet za bardzo. Zobaczmy. Czy to jest ten pociąg, który... 153 osoby korzystające z jednego pociągu. To jest naprawdę, bym powiedział, nieźle. Z metra jest chyba podobnie, bym powiedział. 31 osób na trasie.
No, powiedziałbym, że to jest naprawdę całkiem niezły wynik. Nawet widzę, że Metra tutaj jeździ pod dostatkiem, a przyszłe stacje Metra, które tutaj będą gdzieś w tym rejonie, jakie wykręcimy, co nie? Bo pewnie kolejna stacja może być, może niekoniecznie, ale może, czekajcie, zobaczmy, być w tym rejonie wykręcona, o właśnie, w coś w ten deseń, bo ta pętla bambajowa, którą tutaj widzicie, ona jest tylko tymczasowa. Ona też będzie musiała, to jest tak jak bambajowisko, ona ma już swój tam czas określony, że będzie musiała opuścić nasze rejony. Także tak. O, chyba nie mieści się. Zasłania tak samo. Ale z tej strony ewentualnie, jeżeli będę chciał, to można. No zobaczymy. Zobaczymy, gdzie to będzie jeszcze to ściągnąć. Na pewno tutaj jedna stacja i tu jedna stacja ostateczna z połączeniem z tymi liniami metra. Tutaj są dwie linie metra, tak? Nie, pamiętaj się o tym. No i tak to będzie wyglądać. Tu jest jeden bambaj. Tu mamy też jeden bambaj, który będzie jeździć na tą górę, wjeżdżać. Tu ogólnie te górki też potrzebują jeszcze swojej pomocy, bo one aktualnie wyglądają jak wyglądają, ale ewidentnie potrzeba dla nich trochę jeszcze więcej w tej rzeczy. Nowa dzielnica, zupełnie, ta tutaj. To jest na pewno nowy plus. W końcu zostało to uporządkowane. No tutaj to naprawdę to jest wielki plus. I uporządkowałem tutaj też zrobię nową dzielnicę. Nie ma już tego wjazdu tutaj na dół, gdzie był przed chwilą. Tu zrobiłem też duże skrzyżowanie, bo tą aleję prowadziłem prosto jako główny nowy wjazd do tej dzielnicy. Natomiast tak, tu był wjazd do tunelu. Teraz go przeniosłem tutaj i sądzę, że to lepiej wygląda. Zobaczmy, czy ludzie korzystają z niego. No, nawet jako skrót, czyli niekoniecznie tak jak chciałem, żeby z niego korzystali. Ale tak, o to mi chodziło. Ewentualnie mogę coś z tym zrobić, żeby nie korzystali w ten sposób, jak korzystają. Bo ja bardzo nie lubię, jeżeli ktoś korzysta z czegoś, co mu daje nie w ten sposób. I zrobiłem tutaj nowy zjazd. To jest jedna chyba z najważniejszych tych rzeczy. Zrobiłem w końcu jakiś sensowny wjazd tutaj, do tej dzielnicy z drugiej strony autostrady. Dzięki temu teraz jest tutaj sensowniejsze, więcej osób będzie korzystać z tego zjazdu. No i tak, tutaj wszystkie nasze nowe węzły, bambaje, no tego jest multum, tak? Tutaj trudno to opisać. Nowa aleja, to jest chyba jedna też z ważniejszych rzeczy, z bambajem, pod górkę. Też nowe szkoły, nowe biblioteki, nowy przystanek Pestki. To jest jedna też z nowości i jest już, jak widać, dosyć nieźle wykorzystywana. Pestka tutaj się rozwinęła, Pestka na razie nie będzie. No i tak, w kolejnym odcinku będziemy się albo tym zajmować, albo kosmiczną windę postawimy sobie gdzieś w tym rejonie. Bo już nawet nas stać na kosmiczną windę, więc nie byłoby to w sumie złe. I jeszcze w dzisiejszym odcinku, tego powiem na koniec, zajęliśmy się kawałkiem tutaj tej dzielnicy, porządkowaniem, stworzeniem tego dątka. Co też jest ona dosyć ulubione, jak widzimy tutaj nasz bambaj. On tutaj jest nieźle i ten bambaj chyba też jest trochę wykorzystywany. Nie aż tak bardzo, ale zawsze coś. No, możemy nawet trochę zmniejszyć tutaj użytkowanie tej linii. Ale jak widzimy, jest takie rondko. Jest tutaj też nas cały, tutaj wszystkie śmietnikowe rzeczy i tak dalej z linią autobusową, którą wydłużyłem trochę. Wykorzystywane całkiem nieźle bym powiedział. I widzę, że jest ta linia zbyt bardzo dużo tych autobusów na niej jeździ. To dobrze. Bo ostatnio nie sprawdzałem. Tutaj z przejściem dla pieszych takie zrobiłem i ścieżki zawodowe też są gdzieniegdzie. Także tak to wygląda. Całkiem nieźle. Tutaj się to podziało. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No to na pewno będzie kolejny torna, ale pytanie, co tam się będzie działo. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!